Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w cotygodniowym programie Łączy Nas Motor. Tym bardziej, że motor, proszę Państwa, od 6 kolejek, jeśli mnie pamięć nie myli, cały czas wygrywa. W związku z tym z ogromną przyjemnością, podwójną przyjemnością witam w naszym przedświątecznym spotkaniu zawodników motoru Lublin, Kamila Majkowskiego, dzień dobry, i Szymona Kamińskiego. Dzień dobry. Strzelca bramki? Z garbarnią. Z garbarnią. W poprzedniej kolejce. A Kamil Majkowski strzelił z Wierną. Teraz tak. No, na wszelki wypadek wolałem się zapytać. Słuchajcie, piłkarze motoru od kilku kolejek niepokonani. Wszedłem na stronę kibiców. Wszyscy są niezmiernie szczęśliwi, zadowoleni. Co prawda Krzo w tym tygodniu pauzowało, co spowodowało, że zbliżyliście się punktowo, no już powiedziałbym bardzo, bardzo blisko, bo to tylko 4 punkty straty. No tak, tak, no 4 punkty straty na pewno nie możemy patrzeć na tą tabelę, bo wiadomo, jeszcze jest dużo meczów, musimy patrzeć na każdy swój kolejny mecz, bo w naszej sytuacji to my musimy cały czas gonić i tak jak to wszyscy powtarzają, nie patrzymy w tabelę, tylko patrzymy na każdy następny mecz, bo każdy następny mecz jest dla nas najważniejszym meczem tak naprawdę. Ale przyznam Wam szczerze, jako kibic od wielu lat motoru Lublin, że trochę panikowałem, jak patrzyłem na ten wynik. No 4. minuta, jeszcze dobrze nie wszedłem na Facebooka, już w 4. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego straciliście bramkę, no bądź co bądź z outsiderem. Czy to nie było tak, że za słabo zmotywowani wyszliście na boisko, Szymon? No nie wiem, może gdzieś ta długa podróż zadziałała też trochę, zabrakło koncentracji w tych pierwszych minutach. No i ta bramka trochę nam podcięła skrzydła. No ale po przerwie myślę, że wyszliśmy całkiem inaczej i pokazaliśmy, że to my jesteśmy drużyną dużo lepszą niż Wierna. Trener w szatni spowodował przestawienie wasze z tyłu głowy o 180 stopni? No trochę było jakieś tam, wiadomo, takich parę słów, które na nas zadziałały, no i bardzo dobrze, no myślę, że porozmawialiśmy w przerwie, ustaliliśmy, co było nie tak w tej pierwszej połowie i wyszliśmy na drugą połowę zupełnie odmieniona drużyna wyszła na drugą połowę, także cieszymy się, że udało się radę ten wynik zmienić i na naszą korzyść i wywozimy z tego niełatwego terenu 3 punkty. Myślicie, że może absencja kontuzjowanego Radka Kursy trochę wpłynęła na brak zrozumienia wśród obrońców? No, o to powinienem właściwie kapitana i jednocześnie obrońcę zapytać. Jak wam się wydaje, Szymon? No nie, myślę, że no na pewno mogło to trochę wpłynąć, ale też na jego miejsce wskoczył Julek Todorowski, bardzo dobry zawodnik i myślę, że na pewno nie obniża poziomu i bardzo dobrze dogaduje się z Arturem w linii obrony. Na grę Julka patrzę od kilku miesięcy i bardzo mi się rzeczywiście ta gra jego podoba. Słuchajcie, w 4. minucie po rzucie rożnym przegrywacie 1-0 dość szybko i co między sobą w takiej sytuacji, no jeśli chodzi o różnego rodzaju uwagi, co między sobą mówicie? Znaczy na pewno ja jako już taki zawodnik już z jakimś tam doświadczeniem. 28-letni. Tak, no i jakimś tam delikatnym doświadczeniem w paru klubach już grałem. Na pewno staram się zawsze podbudować chłopaków i staram się im powiedzieć, żeby nie myśleli o tym wyniku, że przegrywamy. Po prostu musimy cały czas robić swoje, cały czas robić jakieś to sytuacje, akcje i zawsze to jakoś pomaga. Myślę, że właśnie w tym meczu też nie mieliśmy jakoś do siebie pretensji, tylko motywowaliśmy się wzajemnie i dobrze to wyszło. Czy to jest tak, że jak to się mówi w żargonie piłkarskim, zostawiacie nogę, szczególnie na polu karnym, bo bilans tych rzutów karnych w ostatnich kilku spotkaniach jest no, mało spotykany, nawet w lidze, bo te bramki z rzutów karnych padają również w znacznej mierze. No ja myślę, że to jest konsekwencja naszego ofensywnego stylu gry, tak?
że to nie biorą się z przypadku, nie są to jakieś karne z kapelusza, tak? Tylko po prostu stwarzamy te sytuacje. Często jesteśmy w polu karnym i konsekwencją są właśnie te jedenastki. No, spodziewam się, zwłaszcza, że tutaj sędziowała pani Angelika Rosiek. Jak wam się w ogóle gra? Bo to, jak zobaczyłem, że dziewczyna sędziuje, to nie tam, żebym coś miał przeciwko dziewczynom, ale tak sobie pomyślałem, jak ona sobie da radę z 22 mocno ofensywnie grającymi zawodnikami. Czy ten wpływ kobiecej ręki dał się wyczuć? No wiadomo, że nawet na tym trzecioligowym poziomie w Polsce rzadko się zdarza, żeby głównym sędzią była kobieta. Myślę, że w jakimś tam stopniu dała sobie radę. Nie chcę oceniać jej pracy sędziowskiej, no dała sobie radę z nami. A czy to dobrze jest, że kobiety sędzią mecze mężczyzn, jak uważacie? Przy okazji. Jak coś zaraz powiemy, będzie, że mamy coś do... Nie, wiecie, ja na przykład jestem siatkarzem i często już spotykam się z tym, że mecze siatkówki sędzią dziewczyny i jakoś to... No nie wiem, no jakoś to fajnie wypada, nawet nie ma żadnego problemu, dlatego pytam się, jak wy to odbieracie jako piłkarze, bo piłka nożna jest w odróżnieniu do siatkówki sportem kontaktowym i tutaj jest o wiele więcej problematycznych sytuacji na boisku, z którymi no, czasami sędziowie mężczyźni sobie nie dają rady. No to prawda. No. Myślę, że pani, nie wiem jak miała nazwisko. Angelika Rosiek, pani, tak, pani Angelika Rosiek, myślę, że w jakimś tam stopniu dała sobie z nami radę. Myślę, że z czasem coraz więcej kobiet będzie sędziowało, tylko wiadomo, no, muszą mieć odpowiednie umiejętności na taki poziom, bo w niższych ligach, jakichś tam okręgowych, A klasa, B klasa, wiem, że już więcej kobiet sędziuje, no ale u nas na razie sędziują mężczyźni i dają sobie radę i... Na szczęście, no. Ale no, nie ma co ukrywać, są już kobiety, które są bardziej męskie niż Arnold Schwarzenegger. Zostawiamy to ad acta. Szymon, była ta ręka, widziałeś dobrze po twoim strzale w 7 minucie w polu karnym, której nie odgwizdała pani Angelika? Wydawało mi się, że była ta ręka, że ten strzał szedł w światło bramki. Zresztą nie tylko ja sygnalizowałem tą rękę, tylko chłopaki z drużyny też. I no, sędzina zinterpretowała to trochę inaczej, ale potem dwa karne były, więc... No tak, ale potem znowu chyba nie gwiznęła karnego dla drużyny przeciwnej, zdaje się, była też taka sytuacja. Tak, ale jeśli... Czyli może po przemyśleniach sędziowskich zrobiła to samo w drugą stronę. Wracając do tych naszych karnych, że właśnie pan powiedział, że mamy dużo tych karnych, ale jeśli ktoś oglądał mecze na żywo bądź w telewizji, widział, że te wszystkie karne nam się naprawdę należały. Na przykład ktoś tam z Polski może powiedzieć, że Motor wygrywa, bo ma dużo karnych, bo im sędziowie sprzyjają, ale te karne się należą, w zupełności się należą. Tak mówią nasi widzowie, tak mówią też no, kibice, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest to dowód na to, że gracie naprawdę, no nie powiem na poważnie, no bo to wiadomo, że na poważnie, ale że gracie bardzo mocno ofensywnie i tak jak powiedziałem, nie zostawiacie, jak to się mówi, nie zabieracie nogi, prawda, tylko już idziecie na całość. Trochę było problemów, bo pierwsza połowa zakończona meczu w końcu z outsiderem, z ostatnią drużyną tabeli, przegraną. I niektórzy kibice już, bo tak to bywa u nas, to mamy taką polską mentalność, że jak zespół wygrywa, to wygraliśmy, jak zespół przegrywa, to przegrali, mówi się. Więc już trochę było pesymizmu. Nie obawiacie się tych huśtawek nastrojów kibiców? No gdzieś piłka nożna jest takim sportem, że emocje są często skrajne, tak jak pan powiedział. Raz się wygrywa, jest się podnoszonym do góry, kiedy się przegrywa, to często jest dużo tych negatywnych komentarzy, ale no, myślę, że nie powinniśmy na to patrzeć, musimy się skupić na swojej pracy i
jeśli dalej będziemy tak konsekwentni jak teraz i będziemy wygrywać, to też te negatywne komentarze nie będą się pojawiać. No z pewnością, z pewnością. No, trzeba tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że jednak drużyna, która jest ostatnia w tabeli, grając z drużyną o wiele lepszą, która znajduje się z kolei w czołówce tabeli, wychodzi mocniej, bardziej zmotywowana. Z kolei drużyna, która zaczyna być i grać coraz pewniej, troszkę, no tak to bywa, no niestety, troszkę może wychodzi mniej skoncentrowana, ale optymistycznym w moim odczuciu jest fakt, że potraficie się zmobilizować i jak pokazał ten mecz z Wierną, nawet przegrywając na obcym terenie, potraficie się jakoś tak silnie, powiedziałbym, przeciwstawić sytuacji na boisku, zmotywować i to świadczy o tym, że psychicznie chyba jesteście dobrze przygotowani. No trener Sasal uczuła nas przed meczem, że zespół z Małogoszczy ma jakoś już niedużo do stracenia. Gra tam bardzo dużo młodych chłopaków i na pewno będą chcieli się pokazać z dobrej strony. No i tak właśnie to wyglądało w tej pierwszej połowie. Może zabrakło nam troszkę delikatnie koncentracji, chociaż uczulaliśmy się z chłopakami, że musimy wejść w ten mecz tak jakbyśmy grali z Garbarnią czy z Krzyżostrowiec. No niestety dostaliśmy tą bramkę w czwartej minucie. Ale na szczęście, na nasze szczęście podnieśliśmy się i wygraliśmy ten mecz. Obie bramki z rzutów rożnych, to po tej pierwszej sytuacji z czwartej minuty, no nie chciałbym powiedzieć, że nie wyciągnęliście wniosków, ale z drugiej strony być może trener Małogoszczy po prostu widząc, jaka jest dysproporcja między możliwościami obu zespołów, może po prostu nastawił się na te stałe fragmenty gry, na wolne, na rzuty rożne, żeby trochę was pokąsać, no i rzeczywiście dwukrotnie im się to udało. Udało się. Szymon. No gdzieś drużyny właśnie z dolnej części tabeli na tym bazują, jeśli grają z lepszą drużyną, to nastawiają się właśnie na kontrataki, na stałe fragmenty. My powinniśmy tego unikać, niestety nie udało się, gdzieś tam błędy w kryciu i no niestety straciliśmy te dwie bramki, trzeba teraz to przeanalizować, tak w drużynie, wyciągnąć wnioski i nie popełniać błędów w przyszłości. 15 kwietnia to będzie w sobotę o godzinie 16 w kolejnym meczu o punkty zagracie z Podlasiem Biała Podlaska i ten mecz prawdopodobnie będzie przypominał to, co było z Wierną Małogoszcz. Analizowaliście już, czy jeszcze nie było czasu ten mecz z Wierną, czy już jakieś wskazówki na temat tego meczu z Podlasiem? Nie, wczoraj mieliśmy dzień wolny, odpoczęliśmy po meczu, dzisiaj zaczynamy treningi. W tygodniu przeanalizujemy ten mecz z Wierną, bo zawsze właśnie tak to u nas wygląda i jakieś 2-3 dni przed następnym meczem będziemy analizować grę Białej Podlaski. Wcześniej, bo już 12 kwietnia, to jest we środę o godzinie 18, będziecie grać także w Lubelskim Pucharze Polski w derbach z Awią Świdnik na lubelskiej arenie. Już powolutku myślicie o tym meczu? Tak, na pewno od razu z końcowym gwizdkiem po sobotnim meczu, gdzie tam emocje już trochę opadły, w głowie już siedział ten mecz z Awią. Na pewno to jest duże wydarzenie dla kibiców. Wiadomo, derby, dlatego musimy już o tym myśleć i wyjść na 200% i dać siebie wszystko w tym meczu. No to może na zakończenie do tej kamery jeszcze poproszę, żebyście zaprosili kibiców na spotkanie z Awią. Przypominam, 12 kwietnia, godzina 18, Arena Lublin. No także serdecznie zapraszamy na mecz z Awią Świdnik. Wiadomo, że to jest ważny mecz dla kibiców, no i także dla nas. Serdecznie zapraszamy. Na razie ten bilans z Awią jest pozytywny, a motor, będąc na fali, z pewnością dostarczy kibicom wielu wspaniałych wrażeń. Zapraszamy. 12 kwietnia, godzina 18, Arena Lublin, półfinał Lubelskiego Pucharu Polski, Motor Lublin, Awia Świdnik. Ja tylko jeszcze w kwestii takiej technicznej dodam, że ci z Państwa, którzy mieli karnety
na poprzednią rundę jesienną, mogą liczyć na wejście gratis na ten mecz Puchar Polski pod warunkiem, że zgłosicie się Państwo po bezpłatne wejściówki do siedziby klubu między 10 a 17. Natomiast dla posiadaczy karnetów na rundę wiosenną, bilety w cenie 5 zł również w siedzibie klubu w dni robocze od 10 do 17. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć na zakończenie naszej rozmowy. 13 kwietnia o godzinie 18 na Lubelskiej Arenie odbędzie się zebranie rodziców zainteresowanych piłkarskim przedszkolem Motoru Lublin. To bardzo fajny pomysł. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa myśli o karierze swojej latorośli, to zapraszamy 13 kwietnia na godzinę 18. To był program Łączy Nas Motor, a moimi i Państwa gośćmi byli Szymon Kamiński, dziękuję za wizytę w studiu, i Kamil Majkowski. Serdecznie dziękuję, no i bardzo życzę powodzenia oczywiście w środę w meczu pucharowym z Awią i w sobotę w meczu o punkty z Podlasiem Biała Podlaska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.